Witam serdecznie wszystkich widzów w kanale telewizji deserowej Deserek TV. Dzisiaj pokażę, jak zrobić kawowo-śmietankową stefankę. Do przygotowania naszego ciasta potrzebne nam będą następujące składniki. Cukier puder pół szklanki, masło 250 g, musi być ono miękkie, herbatniki Petit Berry 250 g, najlepiej maczlane i trochę kakaowych, śmietana kremówka 200 ml, cukier z prawdziwą wanilią, kawa rozpuszczalna, kakao do posypki oraz dla smaku oraz jedna szklanka mleka do namaczania. Do miski najpierw wkładamy nasze masło, dosypujemy cukier puder, dodajemy cukier z prawdziwą wanilią i wszystko dokładnie mieszamy na puszysty krem. Do szklanki wsypujemy kawę rozpuszczalną, zalewamy bardzo niewielką ilością wody i dokładnie mieszamy. Następnie do masy maślanej dosypujemy część kawy. Dolewamy kawę rozpuszczalną wymieszaną z wodą i dokładnie wszystko ponownie miksujemy na puszysty krem. Na sam koniec mieszamy łyżką. Do wysokiego naczynia wlewamy śmietankę kremówkę i ubijamy na sztywno. Na desce wyłożonej pergaminem układamy pierwszą warstwę z herbatników kakaowych. Następnie wykładamy naszą śmietanę ubitą na sztywno. Jako kolejną warstwę kładziemy herbatniki maślane i na nie wykładamy krem kawowy jako kolejną warstwę. Kolejną warstwę następnie układamy z herbatników, które cały czas maczamy w mleku i tak warstwa za warstwą. Na sam koniec ostatnią warstwę układamy ponownie z herbatników kakaowych, które także namoczyliśmy w mleku i na nie wykładamy bitą śmietanę. Następnie dokonujemy posypania kawą i kakao. Tak przygotowany deser powinniśmy odstawić do lodówki na 24 godziny, aby dokładnie się zmaserować. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.